Hej, przepraszam Was za moją długą nieobecność na kanale, ale była ona spowodowana głównie moim lenistwem i szkołą. Dzisiaj omówimy sobie coś o serwerze do gry w Minecraft, który pewnie każdy z Was zna. Jest to serwer Minefox. Zapraszam! A więc tak, może najpierw powiem, czemu jest ten film. Otóż grałem sobie na tym serwerze, o którym wam przed chwilą powiedziałem, 15 grudnia między godziną 15 a 16, właśnie na tym całym Minefoxie, na trybie kreatywnym. No i mam tam takich właśnie kolegów właśnie, którzy się nazywają Dawid Kuku i jeszcze koleżankę taką z tego serwera Marcelina55. No i właśnie wtedy ta Martelina zaproponowała, żebyśmy poszli z tego serwera na jakiś tam inny serwer. No to nam podała, jak się nazywa ten serwer, tylko nie podała żadnej właśnie tej domeny, po prostu nam nie podała żadnej. No to tylko jeszcze ten. Wcześniej podkreślę, że graliśmy na czacie działkowym, a nie na ogólnym, więc tylko ci, którzy byli na danej działce, mogli zobaczyć wiadomości, a nie wszyscy. Wracając. No to tam właśnie nam podała to bez żadnej domeny. No to ten. Dopisałem do tego serwera domenę.pl ze znakiem zapytania. Więc Dawid chciał, żebym się do niego depnął, bo pewnie według mnie chciał napisać to IP na tabliczce, według mnie. No ale po chwili mnie wyrzuciło. Myślałam, że to była właśnie ta wina internetu, bo czasem u mnie jest właśnie taki mały problem z internetem. Ale ten, kiedy próbowałam jeszcze raz wejść, to okazało się, że zostałem zbanowany. I oto właśnie ten komunikat. No to wtedy się zdziwiłem, czemu dostałem bana, ale że już nie chciało mi się w to interweniować. No to postanowiłem poczekać na następny dzień, żeby wyjaśnić na następny dzień tą całą sprawę. No to wiem na następny dzień, czyli 16 grudnia na ten serwer z drugiego konta i zaczekałem na administrację. Po jakichś chyba 45 minutach, nie wiem, może dłużej troszkę, wpiła pani Natarza z policji Minefoxa. No to jej powiedziałem właśnie o tym, co zaszło poprzedniego dnia. No i tak dalej. No i w końcu ona się mnie spytała, kto mnie ogólnie zbanował. No to jej odpowiedziałam, że to był właśnie ten użytkownik, którego widzieliście na tym komunikacie, czyli Sniper555, powtórzę, Sniper555. No i mi powiedziała, że to sobie z nim wyjaśnił na TeamSpeak'u, no ale że w dzisiejszych czasach już praktycznie nikt nie używa TeamSpeak'a, no to musiałam go sobie niestety pobrać. Bo normalnie przez przeglądarkę nie można z niego korzystać, tylko trzeba go pobrać. No to już go sobie pobrałem, no i wchodzę na kanał pomocy. Proszę Natarzy przez komendę właśnie MSG, która pozwala kontaktować się bezpośrednio z danym graczem, żeby właśnie wbiła na ten. No na ten po prostu. No na kanał po prostu pomocy. No ale niestety na TeamSpeak'u miałem problem z głosem, podobno, że mnie podobno nie było słychać. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, a ile nie, ale to już nieważne. No to ja się spytałam, czy ma Discorda ogólnie. No i że szczęśliwie ma, no to ją zaprosiłem do znajomych. No to po prostu ją zaprosiłem do znajomych. No i ona właśnie jak już do niej zadzwoniłem tam na Discordzie, to ona chciała, żebym jej powiedział, co się właśnie tam dokładnie stało. No ja wam, no i ja, no ten, no ja, tak.
No i ja jej po prostu opowiadam, jak wam przed chwilą, co się właśnie stało. No i ona mi podaje przykład, że ta Marcelina napisała serwer Hypixel, a ja do tego napisałem domenę.pl ze znakiem zapytania. No i potwierdziłem, bo to tak było właśnie. No ale według Nataszy, mimo wszystko złamałem regulamin i mi zostanie ta kara na Mindfoxie. Ban właśnie. No ale okej, rozumiem, że złamałem regulamin i że musi być kara, ale nie przez cały miesiąc. No tego to po prostu ja już nie rozumiem. No to no tego snajpera z tym wszystkim to po prostu, no nie wiem. Po prostu ich powaliło po prostu z tym wszystkim. Razem z tą właśnie Nataszą i z szybkim bananem to ich po prostu w trójkę powaliło po prostu, że ja będę czekał cały miesiąc, aby się dostać wreszcie 14 tego stycznia z domu na Mindfoxa. Weźcie po prostu, ja nie będę chciał tyle czekać, żeby z domu się dostać. Dlatego właśnie jest choćby ten film. Zresztą, jakby to tam wam powiedzieć, na tym serwerze też ten jest jakby taka trochę, uciekło mi to słowo, no patologia po prostu jest tam takich świętych krów, które właśnie są w patologii, to po prostu się ich często nie banuje, a ja tylko za to, że ten, że... No, że jakby niby dałem reklamę, no to dostałem bana na 30 dni. I to jeszcze ten. I to jeszcze to była właśnie reklama na czacie działkowym. No po prostu gratuluję policji. Gratuluję wam. A teraz właśnie macie, zaraz wam się zaraz wyświetlą te przykłady ten w postaci screenów z dzisiejszego dnia on właśnie tej patologii całej. I teraz już widzicie, że nie powinienem na tak długo dostać bana. To teraz na koniec ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza to to, że Natasza od tamtej rozmowy nic w ogóle nie odpisuje na wiadomości moje na Discordzie, mimo że jest często online. A po drugie, druga rzecz, to po prostu jakby to powiedzieć, no coś przerażającego. Nie wiem jak to się stało, ale chyba po prostu Mindfox zrobił mi trolla na zwykłe światy, bo ten po prostu chyba mi ten grał jakiegoś właśnie wirusa, bo kiedy wczoraj grałem na takim serwerze łącznie z Pomelaku, z Mixilem i z Wertem, to zamiast tekstury ten deszczu, to była tekstura loga Mindfoxa. Tutaj macie screeny i również macie porównanie tego deszczu z tym logiem Mindfoxa. W tym też wiedzcie, że nic nie przega, nie ten, nie grzebałem, bo po prostu nawet nie umiem bez ten, po prostu ten, po prostu nie umiem wygrać, nawet często mata bez poradnika, co jest w zasadzie trochę śmieszne, trochę nie. No ale po prostu wiedzcie, że ja raczej bym nie umiał zmienić tekstury z deszczu na logo Mindfoxa. Zresztą i tak po co miałbym ich już obciążać, skoro i tak się już obciążyli za bardzo. Tak więc w tym chyba odcinku to by było na tyle. Chyba po prostu by było na tyle, więc ja się z moimi żegnam. I w związku z tym odcinkiem ogłaszam moje żądania co do Nataszy, snajpera i szybkiego banana. Tutaj właśnie wam się zaraz wyświetlą na tym, na tej jakby na tym wielkim tym obrazie w kinie. No na ekranie zaraz wam się wyświetlą.